Witam wszystkich serdecznie. To jest The Walking Dead. Ja jestem Gusiek i będziemy sobie pykać z jedną ręką. Dobra, nie żartujmy. Jego spotkała przykrość. A więc tak, w ostatnim odcinku troszkę pokłóciliśmy się z Kenem i Kenny chyba wpada w nałóg alkoholowy. Człowieku, to nie jest dobry pomysł. Gdzie ty w tym świecie znajdziesz alkohol, mądralo? Och. No, w każdym bądź razie Kryście i Omidowi przekazaliśmy opiekę nad Klemcią, gdy już będziemy zombiaczeni i będziemy myśleć inaczej. W każdym bądź razie goni też nas pełno zombie. I tyle. Sorry, zobaczyłam ile ich tu jest. Hundreds of them. Żadne sorry. Jesteśmy w Polsce. Właśnie nie rozumiem, czemu niektórzy ludzie mają przeciwko właśnie temu mówieniu sorry. Znaczy, ja też nie lubię, jak ktoś w kółko mówi do mnie sorry. Jeżeli jest jakaś poważniejsza sprawa, to liczę na jakieś mówienie przepraszam. Ale jak jest jakaś lekka sprawa, że nie wiem, ktoś pomylił. O, na przykład ktoś się pomylił w ortografii, ja go poprawiam, a on mówi sorry, mój błąd. No to jest okej, ale na przykład jeżeli ktoś mnie obraził czy coś, to wypada powiedzieć przepraszam. Judging by the decor of this room, I guess they were PBS watchers. Hey, my parents' house looked a lot like this. And they watch kung fu movies. A jeszcze tak nawiążę do tego, że jak mówimy dziękuję, to dziękuję mówimy w przypadku, wiadomo, żeby pokazać większą kulturę, a dzięki to tak wiadomo, do kumpli w sam raz. No to ponieważ nie mamy krótszej formy przepraszam, to przyjęło się w sumie u nas, że jest sorry albo sorki, jak chcemy powiedzieć krótszą formę, tak do kumpli. No bo chyba nie mam. Jest przepraszam, ale a tak to się mówi sorry. W krótszej formie jakby. No właśnie z angielskiego. Jak ktoś kiedyś wymyśli polską wersję skróconego słowa przepraszam, to zacznę go używać. Ale ponieważ jest na razie tylko sorry do tego, to sorry będę używać, sorry. No, jak mówiłam, jak jest dziękuję, to dzięki. Dziękuję do starszych na przykład, dzięki do kumpli. Albo dziękować. Aha, to patrzyłam. Okej. Kenny. Pogadajmy, co tam. Don't ask me how I'm doing. Let's just keep going. Jajciu, no, obraziłeś się na mnie. You okay? Yeah. Let's keep at it. Lee jest w porządku? Jak zobaczyłabym tą minę, to nie jest w porządku. I guess Crawford would have gotten them anyway. Okej, co tam Omid. Stary, co tam? It's sick, but think of all the pain they avoided. What do you call this thing? Art? No. Szczerze to jak oni się tutaj zabili, to owszem, uniknęli całego bólu i cholera wie, czy dobrym pomysłem jest się zabić w takim momencie, czy właśnie przetrwać. Moim zdaniem oba wyjścia są jakby dobre. Jeżeli ktoś nie jest w stanie przetrwać, no to chyba lepiej, żeby się zabił, niż żeby przez cały czas później narzekał, że to jest okropne, że coś tam. No w prawdziwym świecie teraz niby nie ma apokalipsy zombie, a też dużo ludzi popełnia samobójstwo. Więc tu myślę, że jest kwestia psychiki. Kto jest po prostu silniejszy psychicznie, to przeżyje, a kto nie, to no to ma wyjście jedno. Might be the way out.
przy czym tego nie popieram. Samobójstwa są B i tyle. To nie jest, że popieram, tylko że jakoś raczej bym wyniła to, co spowodowało jego samobójstwo, niż osobę, że się zabiła. Hard to believe the world once felt this peaceful. Aj, się gadam znowu. Dobra, dobra, z tobą gadałam. Dobra, spróbujmy otworzyć te drzwi. Idź, Li. Idź, 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 idź. A ja się napiję. Aha. Szukajmy wyjścia i szukają po szufladach. Genialne. O, mogliby tu przeskoczyć w sumie. Tylko pytanie, czy to by się nie urwało. Nothing other than personal items in here. Looks like we can stay off the streets all the way to River Street if we're careful. Let's go. A ja nie sprawdziłam innej rzeczy. Nie. A, no dobra. Ja chciałam sprawdzić. Pewnie tam te drzwi były zamknięte i tak dalej. O! Genialne. Czemu nikt nie wskoczył pierwszy i mi nie pomógł? Kenny, przyjacielu! O, żeby... O, fiu. Udało mu się. Let's keep going. Be careful up here. Się ogadałam w ogóle. It's good to be moving. You're doing good. I'm not, but I'm trying, man. What happened? Honestly, you know how many nights Kat and I laid in that broke down RV? And she'd give me hell for not thinking enough about the rest of you. All of them. Every damn night. Got that walkie-talkie? Yeah, of course I do. You might want to give him a call and tell him we're coming for him. Yeah, right. Careful cross here. No, w sumie w takim mieście można sobie poradzić właśnie robiąc mostki takie i przechodząc nad zombie. Ho, 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 ja się boję. O mój Boże, jest wysoko. Czemu kamera jest akurat w tą stronę zwrócona? Och, tak. Wysoko, wysoko, biegnij, biegnij. Fiu. Street's just up ahead. Nope. Maw of darkness full of walkers? Fuck that shit. This roof could give way. Don't gotta tell me twice. Let's keep going, you bunch of lollygaggers. Oh! Goodness! Ah! Oh, fuck. Well? I'm so sorry. We have to get it back. That's our lifeline to her. But we can find this guy without it. And what if we don't? We need every clue that comes out of it. Lee's right. I am so fucking sorry. It's fine. We just need to... Okej, okay, Kenny, wybaczę ci. Ale zapamiętam. Krista! Jesus fucking Christ! I got it. Get me up. Szybko wyciągnijcie ją. Fuck! We can't reach. Find something, fast! Past would be good. Keep a fucking eye on her. Szybko, 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 szybko. Drążek? Się przyda? Grab onto this. We'll pull you up. Good. Thanks. O, wyciągaj ją! O, niedobrze. O, jakie miny wszyscy mają, dokładnie taką jak moją, tak. A ja się z nich śmieję. O, niedobrze. Tu są zombiaki, Krista, nie! Shit, they're in there!
Fuck! Jump up here, baby! Let's go! Jump! Nie! Me in my fucking mouth. Ken, nie! What are you doing? Get her, Ken! Can't you settle that shit and not do something now? Come on, reach! I got you, hon! Save her! Go, go, go! Do you fucking hear me? Kenny! Go! Wyciągniemy jeszcze Kennego! No, nie bądźmy świnie! Nie! Kenny to mój ulubieniec! Where are you? Nie! Get the fuck off me! Kenny! No! Go! I'll be... Go! Nie! Trzeba pozostawić tę głupią krótkofalówkę. Where'd he go? Maybe he ran. Maybe the man's all right. Maybe he'll find us. What if he doesn't? He went down there for you. I know he did. He... Yeah! Nienawidzę tej gry za to. Czemu Kenny? Czemu? Obyś się uratował. Proszę, tak bardzo, proszę. A niech was zombiaki trafi coś, no. Marshall's hotel is around the corner of the block. Are you okay? Ale wy macie przeżyć. You wanna talk? Ktoś się musi opiekować. Kenny was my friend. He could be tough to like, but I agreed with him most of the time. So, we were assholes together, I guess. This is a shitty time, but I want to make sure we're clear before we go forward. Jest w ciąży. What is it? Now with Kenny gone, means Omid and I have to stay safe. For her. You guys would be great for her. Keep her safe. We do our best. You know that. Are you okay? I should be asking you that. You know what I'm talking about. It's nothing. Kenny didn't die for her. It's nothing. Let's just keep moving. Well, at least it doesn't look like a death trap. Oby oni przeżyli. No oni mają przeżyć. Gro. Słyszysz? Who's going first? You're the lightest. He's got a busted leg and you're walking for two. I'm obviously not doing so hot. Decision doesn't make itself. Dobra, ja pójdę pierwsza. Nie! You're the lightest, Omid. I'll follow right after you. Czemu ja wcisnęłam jedynkę? Aaaa! No dobra, Jezu! Przeżyj! Przeżyj! What I said about Clem. I didn't doubt it. I appreciate it. How are you feeling? Good enough. Dobra. You next. O, ty masz tym bardziej przeżyć. O. O, by przeżyła. Nie wasz się. Nie! Żyj. Powiedziałabym to samo co oni, ale nie przeklinam. Nie. O nie. What are you gonna do? I'll figure something out.
There's not a ton of options. No niby jak? Co mam zrobić? Fuck it. I'm going for it. Going for it? What does that mean? It means I'm already bitten. I just have to push my way through. What the fuck? Find me when you get down. What the fuck does that mean? It means what it sounds like. Hotel's around the corner. Find Clementine and me as soon as you can. You're crazy! There's no other way. To co robię jest szalone. O Boże, ale to jest gra, może się uda. A może jestem na wpół ten, przecież zarażona to jestem jakby ich kumplem. O ja pierniczę, jak ty chcesz przez to przejść? Tak jakby dźwięków nie ma. Aha, jest cisza. Furia! Czuczum! Aja! Ginże! To tak! Ginże! Hejo! Ginże! 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 No! No w sumie i tak jest pogryziony, to już co tam. Nie wiem, ginże ty. I też ty. I ty. Jezu, jaka muzyka. Ty też. Heja. Yo. Jestem depesiak. Proszę, tylko dojdź, dojdź, dojdź do niej żywy jeszcze. Doklem ci. Haha! Rambo! Buja! Kurczę, sorry za to buja, bo Sim mnie strasznie to... Ona tak... Ostatnio chyba mówi i chyba mnie tym zaraziła. Klemcia, idę do ciebie i zabiję tego drania, który cię uratował. To źle brzmi. Który cię porwał bez mojego pozwolenia i w ogóle. Że niby to? Słyszysz coś? Kroki. Ktoś tam jest. FBI! Nie rób sobie jaj! Nie łapiam. O co tu chodzi z tym sznurkiem? Że niby co? Bomba! Ej, to on jest! I got us adjoining rooms. Hello. Okay. This is Sybil. You look horrible. No co ty? And you're missing an arm. No co ty? Nie zauważyłam. Ej, z jakiej racji... Put your things down. Let me out! Who's out there? O ty podła świnio! Quiet, please, sweetie. Your things. O, wygląda mi na... This is all I've got, okay? You travel light. I don't believe you. That's everything. Go ahead and search me. No, I'm not touching you. Just sit down.
Frajer. Mam tasak. Do you know who I am? Pedofilem? Sorry ludzie, ale tak to troszkę wygląda. You saw my car out front then. You see anything else you want in there? Not a whole. Adam, tak zamiast nie. Everything was just out there for the taking. We were starving. For the taking? Do you know what you took from me? Don't you start on who took what from who. I didn't take her from you. I rescued her from you. Don't you get that? Have you ever hurt somebody? A moment. You care about. Ten samochód. Ups. Przypomniało mi się. Yes, of course. Who? Clementine. The girl misses her parents. I'm not them. I hurt her. So bad. My son Adam went missing. I took him out hunting even though my wife said he was too young. I figured he had to ten samochód to... I came back without him and the look on her face said you are a monster. To jest ten samochód co znaleźliśmy z jedzeniem. We never found him. I hurt her so bad. Then you took all of our things. You robbed us. I could have earned her trust back, Lee, but not after that. Oh. I'm sorry. The hungrier we got, the more she blamed me. Until she finally took our daughter Elizabeth and left. Trochę jego wina, że zostawił samochód. Found him. A day later. In the road. Do I look like a monster to you? No. I'm not like you. Hey! You killed a man with a pitchfork right in front of a little girl. I did what I had to. You let a boy get yanked out of a window and into the night. So you could protect a pretty girl with a gun. It was impossible to save him, to save them both. The sweatshirt she's wearing was my boy's. You stole that from us. That's not the whole story. The whole story? Spokojnie, troszkę mu się ześwirowało, kurczę. Chciałabym się czuć winna, ale nie czuję się winna tego, że zabrałam wtedy jedzenie. Skąd mieliśmy wiedzieć, że właściciel samochodu jednak żyje? You're a murderer and a thief, and I'm gonna hurt you so bad. Just give me Clementine back. I'd rather kill her myself, because that's what will happen if she goes with you. Piernicz się. I heard Clementine on the radio and realized who you folks were. I came after you purely for revenge. But the more I heard about the things you did and the danger she was in, our plan changed. Lee, listen to me. I need you to hear this before what happens next. I can take care of her. We can have a family. Nie dzięki. I bet you don't even know how old she is. She's 8. Wrong. She's 9. But her birthday was 6 days ago. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. That's not happening. You're crazy. Keeping her with you is crazy.
You'll have to kill me. Yeah, I know. I need to finish. Hey, honey, I think this is all gonna work out. What are you? I'm glad too. O, klęcia, 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 szybko, to jest świr. I wish you wouldn't have had to get this bad, but it's all over, hon, isn't it? Just about. I hate seeing you like this. I just miss your smile, honey. I miss you so much, Tess. You're gonna like Klemcia. Co ja mam kliknąć, co ja mam kliknąć, co ja mam kliknąć? Klemcia. Wouldn't hurt a fly. O nie! Nie, dobrze! Ja ci dam, ty ćwirze! Myślisz, że jesteś taki prokozak? O nie! Gin! Nie, ja się nie dam! Nie! Nie dam się! Mam za długi odcinek już. A, moment! To nie miało w ogóle sensu! Odejdź! Zostaw klęcie! A, nie dam się! Nie! Nie! Jest! Świetnie, klęcia! Klemcia, znalazłam ci rodzinę, wiem, zostałam ugryziona, mieliśmy być razem zawsze, ale... Za dużo mówię. It's okay. It's okay. Your arm's gone. Why? That's so scary. I had an accident. Talk about it somewhere safe. Snajdźmy Omida i Christy. You don't smell good. Yeah, I know. Did he hurt you? No. Not really. I'm sorry, Lee. Clem, it's okay. Spokojnie, Clemcia. We need to get you somewhere safe. And then we have to talk, okay? Yeah. Everything's okay now. We need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can. Co za świr w ogóle? Hey. You weren't afraid. I was. You didn't act like it. I know. I am now. It's okay. Which way out? Through there. Aha, musisz się jej pytać. O Boże, ta głowa się rusza. Don't look in there. No, I know. O mój Boże, on był świrem. O, dobra, ludzie, z tym szokiem, głową ruszającą się w torbie, zakończymy odcinek. Jezu. Dało nam się uratować w końcu klęcie. Teraz tylko doprowadzić ją do Christy i Omida i niech się stąd wynoszą. A, więc ziomki, to był The Walking Dead. Ja jestem Gusiek i się z wami żegnam. Nara, ziomy.